obiekt w formie tortu, zbudowany z nietypowego na te czasy materiału, czyli żelbetu, swoim ogromem naprawdę przytłaczał. Średnica kopuły 65 metrów była średnicą największą w tamtym czasie na świecie. Hala stulecia zaprojektowana została przez modernistycznego architekta Maxa Berga. Był to jego sztandarowy, najważniejszy projekt w tym mieście. Znajdujemy się na poziomie zero podłogi Hali Stulecia. Za mną znajduje się ta podłoga, którą przygotowujemy podczas trwającego teraz remontu. Cała ta przestrzeń zostanie jeszcze troszeczkę pogłębiona, do 3 metrów w sumie, żeby tam przygotować przestrzeń wystawową i również magazynową. Tam na dół niestety nie zejdziemy, ponieważ z przyczyn technicznych się nie da. Ja pokażę Państwu coś zupełnie innego, jeszcze ciekawszego niż to. Znajdujemy się dokładnie pod posadzką hali. Weszliśmy wejściem technicznym do podziemi Hali Stulecia. Na co dzień zwiedzający nie mają tutaj absolutnie dostępu. Jest to też wejście niewidoczne dla normalnego turysty, dla zwykłego turysty. Za nami znajduje się zbiornik przeciwpożarowy. Jest tam woda zmagazynowana. Tutaj w przypadku jakiegokolwiek wydarzenia niebezpiecznego momentalnie jesteśmy w stanie tutaj zapewnić szybką akcję. Jesteśmy w miejscu, w którym oprócz Radia Wrocław był jedynie Eberhard Mock. Znajdujemy się w przestrzeni najbardziej pożądanej przez wszystkich naszych odwiedzających. Nad nami jest jedynie dach hali. Na tamtą przestrzeń nie dochodzi absolutnie żadna klatka schodowa, żadne rusztowanie. I stąd właśnie widać najpiękniej przestrzeń, która rozpościera się pod naszymi stopami. Jeżeli spojrzymy za mną, to tam rozciąga się jedna z apsyd Hali Stulecia i pod tą apsydą jeszcze do końca II wojny światowej mieściły się największe na świecie organy. Dzisiaj niestety nie ma tutaj nic. Dzisiaj dokładnie na to miejsce wspiął się Eberhard Mock w poszukiwaniu rozwiązania swojej zagadki. W tym miejscu pięknie widać okna Hali Stulecia. Te okna, których jest w sumie 600, zachowały się w około 90% do dnia dzisiejszego, zostały zakonserwowane i uzupełnione o szyby dokładnie takie, jakie wymarzył, zaplanował dla hali Max Berg. Szyby o specyficznej barwie, cytrynowo-żółty kolor. Po drugie faktura. Z zewnątrz oczywiście te szyby są gładkie, żeby nie gromadziły brudu, ale od środka ta faktura, taka falowana, ona jest kolejnym środkiem do tego, żeby polepszyć akustykę budynku. Oczywiście to nie są oryginały, ale jest to wierna kopia nawiązująca do tego, co zaprojektował dla Hali Stulecia Max Berg. Tym razem jesteśmy w przestrzeni, którą każdy zwiedzający bardzo dobrze zna, czyli znajdujemy się pod kopułą Hali Stulecia. W momencie budowy, czyli ponad 100 lat temu, to był 1913 rok, ta kopuła miała rozmiary największe na świecie. Od czasu budowy rzymskiego Panteonu aż do momentu budowy Hali Stulecia nie było takiego budynku, który mógł mieć rozpiętość kopuły większą niż ta. 65 metrów średnicy, wysokość od podłogi aż do szczytu, do samego czubka tej latarni, która jest właśnie z tamtej strony, 42 metry. W tym miejscu, w którym się teraz znajdujemy, widać bardzo wyraźnie szalunki, pozostałości po szalunkach, czyli rusztowanie drewniane Hali Stulecia. Tutaj od samego środka aż do podstawy kopuły rozciąga się nam pierścień żeber, jest ich w sumie 32. Można się doszukać takich porównań, że wygląda to wszystko jak taki wielki pająk. Znajdujemy się przed wejściem do sali cesarskiej. Nazwana została dlatego, że była przeznaczona dla cesarza, który został zaproszony na uroczyste otwarcie Hali Stulecia w 1913 roku. Ostatecznie przyjechał tutaj jedynie następca tronu, ale i tak był niezwykle oczekiwanym i pożądanym gościem w tym budynku. W czasach nam bardziej współczesnym mieściła się tu restauracja kolorowa. Hala Stulecia, wizytówka Wrocławia, znajdująca się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, budowla zbudowana w 1913 roku, działająca do dzisiaj jako miejsce najróżniejszych wydarzeń sportowych i kulturalnych we Wrocławiu.